trifling ways and a listening to that jackass Bray. Proszę. Chciałam tylko poinformować, że zaraz powinna przyjść ta cała kandydatka na rozmowę kwalifikacyjną. Studentka? Poważnie? Jakoś kiepsko to widzę. Nie mogłaś wybrać sobie jakiejś rozgarniętej osoby po skończonych studiach? Pragnę ci przypomnieć, że to mi przysługuje prawo rekrutacji pracowników. Poza tym proponuję zająć się nowym zleceniem, bo z tego co zdążyłam zauważyć, leży na twoim biurku nietknięte już od chyba tygodnia. Jestem święcie przekonana, że zajmowanie się cudzą działką i przeglądanie papierów leżących na biurku nieco wykracza poza prawo. Za to ja jestem święcie przekonana, że przyszedł już na ciebie odpowiedni moment. Przyprowadź tę dziewczynę. Oczywiście. Na pewno zaraz będzie się zalewała łzami, kończąc jako twoja ex. Myślę, że tego typu komentarze mogłabyś zostawić sobie dla siebie. Przyprowadź ją i koniec. Chyba, że będę musiała ogłosić rekrutację na twoje stanowisko, a tego z pewnością nie chcesz. Doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że płaca się podwójnie. Myślisz, że pieniędzmi wszystko załatwisz? Dokładnie taki jest mój cel. Przynajmniej nie skończyłaś pod mostem, a to już jakiś plus. Tyle ode mnie, drzwi są za tobą. Zatem do zobaczenia na jutrzejszej konferencji. Jesteś niemożliwy. Dzień dobry. Witam. Rozumiem, że to pani jest zainteresowana pracą w mojej firmie? Tak, owszem. Szczerze, nie spodziewałam się, że moje podanie zostanie w ogóle rozpatrzone. Zdecydowanie lubimy zaskakiwać potencjalnych pracowników. Mam co prawda kilka informacji o pani, ale mimo wszystko wolałbym, aby przedstawiła się pani osobiście. Proszę usiąść i powiedzieć mi coś o sobie. Jak się pani nazywa, ile ma pani lat? Nazywam się Claire Williams i mam 25 lat. Świetnie. Jakieś wcześniejsze doświadczenie zawodowe? Tak, owszem. Pracowałam 2 lata w branży informatycznej. Tutaj wszystko jest dokładnie opisane. Doszło mnie słuchy, że niedługo kończy pani studia. Mógłbym wiedzieć, jakie dokładnie, na jakim wydziale? Tak, zgadza się. Aspirowałam na architekta wnętrz. I właściwie do ukończenia studiów pozostało mi tylko kilka ważnych egzaminów. W porządku, to zrozumiałe. A jakieś szczególne cechy przemawiające za zatrudnieniem pani w mojej firmie? Tak jak wspomniałam, jestem też dobra w kwestiach informatycznych, programistycznych. Dobrze obsługuję komputery i jestem w stanie rozbroić większość systemu. Ciekawa sprawa. Jestem co do pani coraz bardziej przekonany. Poproszę panią o numer telefonu oraz adres mailowy. Oczywiście, już podaję. Pragnę mimo wszystko zapytać, w jakim celu potrzebuje pan mojego numeru telefonu oraz adresu mailowego? Czy to jakiś element umowy? Cóż, numer telefonu pobieram od większości przyszłych pracowników w celu kontaktu z nimi bądź omówienia o warunków jakiegoś zlecenia. Na adres mailowy chciałam podesłać załączniki obejmujące zakres obowiązków należących do osoby pełniącej stanowisko, w tym wypadku do pani. Włączając w to wszystko oczywiście regulaminy i inne papierkowe sprawy, mówiąc kolokwialnie. Czy teraz wszystko jest zrozumiałe? Tak, rozumiem. Znakomicie, proszę wpisać tutaj. Jeszcze jedna sprawa. Słucham. Poproszę panią o złożenie podpisu na tej tutaj umowie. W takim razie chyba mam wszystkie informacje. Jest pani na dzisiaj wolna. Zapraszam w poniedziałek na godzinę 10. Później moja sekretarka postara się udostępnić drogą mailową odpowiedni grafik dopasowany w miarę możliwości do pani. Dziękuję. Naprawdę nie sądziłam, że otrzymam tę pracę. Jestem dozgonnie wdzięczna. Proszę się nie obawiać, do zgonu z pewnością nie będę pani tutaj trzymał i wysłuchiwał codziennego dziękczynienia. Wystarczy uczciwa i rzetelna praca. To wiele dobrego świadczy o pracowniku i skłania pracodawcę do dumy. Zapamiętam. Zatem cieszę się niezmiernie. Dziękuję jeszcze raz. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Cholera. Jak dobrze, że panią znalazłam. Czy coś się stało? Może zaczniemy od faktu, że zapomniała pani papierów. Chyba podekscytowanie pożarło mi zdrowy rozum. Cóż, zdarza się nawet najlepszym. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Skoro jesteśmy poza firmą, to może czas przejść na sprawę w rangi osobistej. Może zaczniemy mówić sobie po imieniu. Myślę, że będzie o wiele prościej, a poza tym... W tym momencie firmowe standardy nas nie obowiązują. Rzeczywiście, mogłoby być prościej. Jestem Jay. Klała, miło mi. Nie ukrywam, że mam ochotę na kawę w twoim towarzystwie. A ja myślałam, że ma pan... to znaczy... że masz sporo pracy i na dodatek jakieś spotkanie jutro. Czy to aby na pewno dobry moment? Konferencja jest dopiero jutro, a nie ma co wybiegać w przyszłość. Moment jest wręcz idealny. Tak, aż tak cię przerażam tą propozycją? Nie, chociaż... Muszę przyznać, że czuję się onieśmielona w pewnym sensie. Doprawdy? Interesujący temat. Wiem, że to nie do końca kulturalne, ale mam pytanie. Pytaj, co tylko zechcesz. W takim razie ciekawi mnie twój wiek. Tak, wiem, to raczej stwierdzenie. Nie musisz tego rozwijać. Po pierwsze, żadne pytanie bądź stwierdzenie nie są idiotyczne. A po drugie, lat mam 27. O, niewiele więcej ode mnie. Słuszna uwaga. Naprawdę, podziwiam cię. Ja ledwo daję radę przez te studia. Tymczasem ty jesteś właścicielem doskonale prosperującej firmy. To naprawdę zadziwiające. Parę lat do temu ledwo się utrzymywałem. Później zmarł mój ojciec. Odziedziczyłem po nim tę firmę. Zanim ukończyłem studia i zamieniłem się w sztywnego szefa, który ma dosyć roboty, minęło trochę czasu. Na początku jakoś nie dostrzegłam w tobie tego sztywnego szefa, który ma dosyć roboty. Sugerujesz coś? Nie, ale nie ukrywam, że coś w tobie jest. Nieważne. Takie tam... przemyślenie. Od dzisiaj moim nowym celem życiowym jest wejść w swój umysł i poznać to przemyślenie, choćbym miał stanąć na głowie. Ciężko będzie. Coś mi się wydaje, że powinniśmy się już zbierać na tą kawę. Zaczynam czuć się w twoim towarzystwie coraz swobodniej. Czy to normalny objaw? Dobre pytanie. Bo moja własna postawa wobec ciebie nie zastanawia. Jest dość... niecodzienna. Tajemniczy magnetyzm? Czyżby? Możliwe. W takim razie bez żadnych zobowiązań i dalszych dyskusji zabieram cię stąd. To było dość władcze. Cześć mnie. Chodźmy w takim razie. Oczywiście. W porządku. O, jesteś już? Tak, jestem. No i jak było? W porządku. Jak? Przyjęli cię? Jakimś cudem tak. O matko, gratuluję. Chyba twój urok osobisty przejął górę. Twój wyraz twarzy jest dość specyficzny. Wyglądasz na zmieszaną, jednocześnie zadowoloną. Może nawet lekko podekscytowaną. Jak zwykle w samo sedno. Ledwo przyszłam na rozmowę, kilka pytań i tyle. Po drodze zapomniałam jeszcze wziąć papierów. Przyniósł mi je ten mój przeszły szef. No co ty nie powiesz? Właśnie ci mówię. Ha, nie zdążyłam się nawet wywinąć i musiałam pójść z nim na kawę. O, nieźle. Przeszliśmy sobie na ty. Zaczynam się obawiać, jak to ma dalej wyglądać. Wasza współpraca? Owszem, randka z szefem po rozmowie kwalifikacyjnej. No kto by pomyślał? Gorąco się robi. Jaka randka? Czy ty się dobrze czujesz? Powiem ci, że oglądałam jego zdjęcia w internecie i naprawdę nieźle trafiłaś. Przysięgam. Byłam gotowa zapaść się pod ziemię. Wziął jeszcze ode mnie numer telefonu i adres mailowy. Ciekawe, w jakim celu? Teoretycznie chodzi tylko o jakieś firmowe bzdury i kontakt w celu przesłania załączników do regulaminu. Nie mam pojęcia po co. A brałaś pod uwagę, że może być zainteresowany czymś więcej? Nawet mnie nie denerwuj. Nie mam w ogóle siły się kłócić. Oczekuję głębszych wyjaśnień. Nie ma głębszych wyjaśnień. Tyle w temacie. Boże.